Cześć, witajcie. Dzisiaj zaczynamy troszeczkę inaczej, bo zaczynamy od pytania. Czy rozmiar ma znaczenie? Większość z facetów zapewne odpowie nie, nie ma, liczą się możliwości. Ale jest przypadek, gdzie liczą się i możliwości, i rozmiar. Wiecie gdzie? W smartfonach. A skąd ten wstęp? Ano stąd, że Asus zaprezentował nowy model. Zenfone 8. Asus to bardzo ciekawy producent. Nie rozpieszcza nas premierami, ale przynajmniej raz do roku pokazuje naprawdę sympatyczny smartfon. W poprzednich latach zaskakiwał nas smartfonami z uchylanymi aparatami fotograficznymi. A w tym roku zaskoczył nas rozmiarem, bo zaprezentował flagowiec, który w zasadzie w całości chowa się w dłoń. To jest właśnie Zenfone 8 i o nim opowiem wam teraz parę słów. Na początek zajrzymy do tego dosyć skromnego, ale eleganckiego opakowania. Co w nim znajdziemy? Przewód USB, 30-watowy zasilacz i taki porządny plastikowy pokrowiec. Dosyć estetycznie wykonany. Nie ma niestety słuchawek, ale jest mini jack. W niedużym telefonie udało się zmieścić mini jacka, zatem myślę, że brak słuchawek możemy Zenfone'owi wybaczyć. Jak wygląda Zenfone 8? Jest malutki, ale stosunkowo gruby, no bo wiadomo, te podzespoły musiały się gdzie zmieścić. I ta jego forma sprawia, że telefon po prostu genialnie leży w ręku. No popatrzcie, no ja mam dosyć dużą rękę, jestem w stanie objąć go w całości i niemal w całości ogarnąć kciukiem wyświetlacz, całą roboczą powierzchnię ekranu. Poza tym, że rzecz jest mała, jest bardzo porządnie wykonana. Mamy metalową ramkę, mamy z tyłu zagięte szkło, mamy, słuchajcie, wodoszczelność w klasie IP68, także tutaj nie ma lipy, jest flagowo. Sztywność obudowy jest z racji wymiarów między innymi i grubości doskonała. To urządzenie zapowiada się na sprzęt naprawdę solidny i trwały. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie poszczególnych elementów, wszystko jest jak najbardziej w porządku. Przyciski idealnie trafiają pod palce, mini jack jest na górze. Ja wiem, nie każdy to lubi, ale ja akurat lubię, bo sobie noszę telefon tu w kieszonce, jest bardzo wygodnie. Na dole mamy USB-C, mamy, słuchajcie, diodę powiadomień w zabawnym miejscu, bo na dole obudowy, no ale jest praktyczna, bo ją widać bez względu na to, jak odłożymy telefon, także nie będę narzekał. A oprócz tego, że jest dioda powiadomień, jest też oczywiście Always On Display na ekranie, więc mamy dwie rzeczy i to jest bardzo fajne. Jest też na dole szufladka na karty, no i tu minusik, bo nie ma miejsca na rozbudowę pamięci za pomocą microSD. Tu wchodzą tylko dwie karty nanoSIM. Szkoda. Wyświetlacz jest również flagowy. To jest AMOLED. I w dodatku z odświeżaniem 120 Hz. Oczywiście do kompletu wszystkie zalety AMOLEDa, czyli doskonała czerń, świetne, mocne, nasycone kolory, wysoka jasność, doskonały komfort użytkowania zarówno w nocy, jak i w słoneczny dzień. No i oczywiście standardowe opcje ochrony wzroku, jak chociażby filtrowanie szkodliwego światła niebieskiego, które oczywiście może się włączać automatycznie wtedy, kiedy sobie je zaprogramujemy, albo od zmroku do świtu. Oczywiście producent nie zapomniał o dołożeniu opcji pozwalających dostosować parametry kolorów, ich intensywność i balans do naszych upodobań. A co widzimy na ekranie? Na ekranie pojawia się dosyć fajny interfejs systemowy. Czasy, kiedy Asus dozbrajał swe smartfony w mnóstwo dodatkowych opcji i aplikacji, już minęły. Ja za tym nie tęsknię. Teraz nakładka wygląda czysto, porządnie i schludnie. Producent preinstaluje tylko najpotrzebniejsze aplikacje, w tym jedną, która przyda się już nam na samym początku do transferu danych ze starego telefonu. Jest też oczywiście aplikacja do konserwacji systemu i opcje dla graczy. Zestaw tych opcji nazywa się Jingier i pozwala chociażby podbić wydajność telefonu czy ograniczyć ilość przeszkadzajek, kiedy gramy. Asus daje też spore możliwości wszystkim, którzy lubią spersonalizować telefon. Poza typowymi opcjami mamy też możliwość zmiany wyglądu ikon głównego menu, a interfejsu możemy używać zarówno w formie z zasobnikiem, jak i w formie płaskiej. Oczywiście jak zwykle możemy też nawigować w tradycyjny sposób trzema klawiszami albo za pomocą gestów, które na małym pulpicie, na małym ekranie sprawdzają się naprawdę świetnie. Gdyby nadal ten ekran był dla kogoś za duży, to producent jeszcze dodał bardzo funkcjonalny tryb obsługi jedną ręką, którego rozmiar, czyli rozmiar tego pomniejszonego interfejsu możemy sobie dostosować do naszych potrzeb prostym podmenu. Jak wspomniałem, nie zapomniano o Always On Display. Mamy też oczywiście klonowanie aplikacji, czy szyfrowanie, czy nagrywanie ekranu. Nie zabrakło naturalnie tak oczywistych dodatków jak kalkulator, kalendarz, dyktafon, wiadomo. Jest też pakiet Google. Asus dodał jeszcze jedną ciekawą funkcję. Klawiszowi włącznika możemy dopisać dodatkowo dwie funkcje. Do podwójnego kliknięcia lub do przytrzymania dłuższego. Całość interfejsu moim zdaniem jest naprawdę dobrze przemyślana, dobrze zrobiona i intuicyjna. A jaka jest wydajność Zenfone 8? No oczywiście znowu,
flagowa. Mamy tu Snapdragona 888 i nawet możemy mieć 16 giga RAM-u, tak jak w moim testowym egzemplarzu, który, słuchajcie, w Antutu bez problemu wykręca ponad 700 tysięcy punktów. Małe wymiary telefonu budzą pewne obawy o jego przegrzewanie, nagrzewanie się. I słuchajcie, jest dobrze. Tutaj widać, że Asus odwalił kawał dobrej roboty, bo ten telefon nie nagrzewa się za nadto. Owszem, przy wytężonych zadaniach, przy kilku kontynuowanych zaraz po sobie rundach benchmarków, robi się nieco cieplejszy, ale nie przekracza granic komfortu. Ten telefon nadal spokojnie możemy trzymać w dłoni, kiedy on tam robi naprawdę straszne rzeczy w środku. Oczywiście nie można mieć żadnych zastrzeżeń co do płynności i wydajności tego telefonu. On działa stabilnie, on działa naprawdę szybko, sprawnie, a temperatura, jeżeli nawet trochę wzrośnie, to nie wpływa na możliwości urządzenia. No tak jak powiedziałem wcześniej, problemem będzie tutaj pamięć, bo mamy albo 128, albo maksymalnie 256 giga, co w telefonie flagowym to tak moim zdaniem trochę na styk jest. Na pamięci nie rozbudujemy i brak miejsca na kartę microSD, chociaż w pewnym stopniu zrozumiały, bo możemy go wytłumaczyć rozmiarami urządzenia, jest chyba najpoważniejszym niedociągnięciem tego telefonu. Niedociągnięciem z całą pewnością nie nazwę akumulatora. W tym małym ciałku nie zmieściłby się ogromny akumulator, ale i tak jest nieźle, bo wpakowali tu 4000 mAh. W połączeniu z 30-watową ładowarką czyni to całkiem praktyczny w codziennym użytkowaniu tandem. Nie oczekujcie jednak, że z racji małego wyświetlacza Zenfone 8 popracuje nie wiadomo jak długo. Nie, nie, nie. Popracuje tak jak większość typowych smartfonów, do 2 dni, jeden dzień spokojnie, 2 dni tak powiedzmy na styk, powiedzmy przy niezbyt intensywnym użytkowaniu, ale na szczęście za pomocą dołączonej ładowarki naładujecie go dosyć szybko, bo w około godzinę. Niestety Zenfone 8 nie naładujecie bezprzewodowo, co również w dużej mierze można usprawiedliwiać gabarytami tego telefonu. Możliwe, że po prostu już nie mieli miejsca, żeby upchnąć cewkę, lepiej, że dali większą baterię, nie? Zenfone 8 można pochwalić za jeszcze parę rzeczy. O mini jacku Wam już wspominałem. To dodam jeszcze, że jest tutaj radyjko FM i głośniki stereo. Zobaczcie, w takim maleństwie, które chowa się prawie całe w dłoń, jest stereo. Można? Można. I w dodatku te głośniki są dosyć dobre. Grają czysto, grają dosyć głośno. Pojawia się nawet efekt stereofonii i pojawia się odrobina tych, powiedzmy, niższych rejestrów pasma. Wiadomo, tutaj bas nie zagrzmi, ale coś tam usłyszymy, że jednak jakieś niskie tony się z tego telefonu wydobędą. Wiadomo, głośniki fizyki nie oszukają, nie wydobędą nie wiadomo jakich basów, ale jeżeli chcemy je usłyszeć, to możemy. Poprzez słuchawki mamy tutaj rozbudowany equalizer, który pozwoli dostosować brzmienie do naszych potrzeb. Dźwięk podczas połączeń również jest znakomity, można powiedzieć, że nawet perfekcyjny. Naturalnie nie zauważam absolutnie żadnych problemów, jeżeli chodzi o utrzymywanie zasięgu, o współpracę z akcesoriami Bluetooth, działanie GPS-u, czy łączenie się z routerami Wi-Fi. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tutaj naprawdę nie sposób czegokolwiek krytykować. Wyjątkowo nie będę jakoś strasznie narzekał na czytnik linii papilarnych. Jest położony wbrew pozorom w wygodnym miejscu, daleko od dolnej krawędzi telefonu, ale wierzcie mi, miejsce jest idealnie dobrane. Czytnik działa dosyć sprawnie, dosyć pewnie, dosyć szybko. Jak zwykle nie jest to poziom dobrych czytników klasycznych, ale jak na ekranowy jest całkiem okej. Całkiem okej jest również funkcja odblokowywania za pomocą wzoru twarzy. Działa dosyć szybko, dosyć sprawnie i przy słabym świetle także, ale w ciemności to już niestety musicie polegać na odcisku palca. Jak pewnie już zauważyliście, Zenfone 8 ma stosunkowo skromny zestaw aparatów fotograficznych. Jak na dzisiejsze czasy może to wyglądać trochę skromnie, ale wcale biednie nie jest, bo zdjęcia wychodzą naprawdę zacne. Główny aparat ma 64-megową matrycę IMX686 z jasnym obiektywem 1.8 i optyczną stabilizacją. Natomiast drugi aparat jest szerokokątny. Ma matrycę IMX363 i przysłonę 2.2. Oczywiście można żałować, że nie dodali jeszcze aparatu z teleobiektywem, no ale cóż, prawdopodobnie już nie mieli miejsca w tej małej obudowie. Z przodu mamy w otworku 12-megapikselowy aparat i co ważne, wszystkie trzy aparaty mają autofokus. I co jeszcze ważniejsze, wszystkie trzy dzielnie bronią się jakością oferowanych fotek. Dzienne zdjęcia są po prostu znakomitej jakości, a co ważne, z obu tylnych obiektywów uzyskujemy zbliżony poziom reprodukcji barw i doświetlenia. Fotki oczywiście cieszą bogactwem kolorów i dobrą ostrością, chociaż na wyświetlaczu telefonu można nawet powiedzieć, że wyglądają na trochę przesycone. Na szczęście po zgraniu na komputer wyglądają już zdecydowanie naturalniej. Po zmroku no, zauważymy już różnicę między obiektywami, ale nadal fotki szerokokątne możemy uznać za dosyć przyzwoite. Zdjęcia nocne
No są na flagowym poziomie. Jeżeli korzystamy ze wsparcia sztucznej inteligencji, aparat sam zadecyduje o włączeniu trybu nocnego, co czasem irytuje, ale przeważnie pomaga. Szumy owszem pojawią się, ale dopiero wtedy, kiedy już będzie naprawdę rzeczywiście ciemno. Aparat Zenfone 8 oczywiście bardzo dobrze radzi sobie też z efektami rozmywania tła, ale niestety trochę wbrew zapewnieniom producenta raczej nie nadaje się do zdjęć makro. Mój egzemplarz pozwala uzyskiwać ostrość mniej więcej dopiero z odległości około 10 cm, a producent obiecywał 4. Tu ponarzekałem, ale z drugiej strony pochwalę funkcję fotografowania dokumentów z możliwością korekcji geometrii ujęcia i eksportu pliku do PDF-a. W przypadku selfie też nie będę narzekał, fotki są dosyć dobrej jakości, mamy do dyspozycji tryb portretowy i HDR i co ciekawe cyfrowy zoom, ale akurat tego to już nie polecam w przednim aparacie. Polecam natomiast nagrywanie filmów wszystkimi trzema aparatami. Wychodzą naprawdę dobrze. Z płynnym, ostrym obrazem, z dobrze zapisanym dźwiękiem możemy nagrywać 4K w 60 klatkach na sekundę albo nawet 8K w 30, no ale po co? Full HD też wychodzi całkiem dobrze. Gorsze jest to, że podczas nagrywania nie możemy przełączać się pomiędzy tylnymi obiektywami. Musimy zawczasu zdecydować, czy nagrywamy szerokokątnym, czy głównym. Jeżeli chodzi o interfejs fotograficzny, jest prosty, wygodny i przyjazny. Ma oczywiście to, co lubię, czyli możliwość ułożenia trybów fotograficznych w dowolnej kolejności. Na ekranie pojawia się też przydatna, aktywna poziomica. No i oczywiście najpotrzebniejsze skróty, chociaż niektóre mogły być trochę większe, ale wiecie, ja już jestem starszym panem. Na tym małym ekranie te niektóre ikonki, to muszę się trochę wpatrywać. No cóż, trudno. To są uboczne skutki rozmiaru, kompaktowego rozmiaru urządzenia. I czy warto kupić ten telefon? Słuchajcie, Asus Zenfone 8 w tej chwili praktycznie nie ma żadnej konkurencji, bo jedyny telefon, który powiedzmy mógłby z nim konkurować pod względem jakości zdjęć i wyświetlacza parametrów, no to działa w iOS. Na Androidzie czegoś podobnego przynajmniej w tej chwili jeszcze w sklepach nie ma. Będzie tam konkurent od Sony, no nie wiadomo jak Sony swój telefon wyceni i jak on będzie się sprawował na co dzień. Tu wiem, że ten telefon praktycznie jest jedynym wyborem, jeżeli szukacie czegoś małego, ale o możliwościach normalnego, dobrego, wysokiej klasy smartfona. Tu w zasadzie można skrytykować tylko trzy rzeczy. Brak teleobiektywu, brak ładowania indukcyjnego i brak możliwości rozbudowy pamięci za pomocą karty microSD. No to pozostaje mi tylko tutaj pogratulować Asusowi wyczynu, pogratulować Asusowi zrobienia dobrego, sympatycznego urządzenia, łączącego topowe możliwości z kompaktowym rozmiarem. Czegoś takiego na rynku naprawdę brakowało i tu po prostu ja się Asusowi bardzo nisko kłaniam, że wreszcie ktoś coś takiego zrobił, zaryzykował i wypuścił na rynek. Na koniec zostawiłem jeszcze informację o cenach. Najtańsza wersja 6 plus 128 będzie kosztować normalnie 3000 zł bez złotówki. W promocji na start będzie tańsza 2700. Model pośredni 8 plus 256 wyceniony będzie na 3299, a ten, który trzymam w ręku 16 plus 256 na 3600 bez złotówki. No ceny są powiedzmy na poziomie flagowym, ale nie są jakieś według mnie strasznie przerażające, bo konkurencyjne telefony, tylko że większe, kosztują podobnie. No i to w zasadzie tyle. Nie ma tu się nad czym rozwodzić. Mały, ale wariat. Dla mnie petarda. I na tym kończę. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć.